Chwile grozy w Krakowie. Uciekała oknem z pożaru pożar w Nowej Hucie. Kobieta uciekała przez okno. Niebezpieczny pożar w Nowej Hucie w Krakowie. Jak informują lokalne media, ogień pojawił się w jednym z mieszkań na czwartym piętrze kamienicy. Kobieta tam mieszkająca ratowała się, uciekając przez okno. Pożar mieszkania w Nowej Hucie w Krakowie wybuchł około godziny 17.30 we wtorek 18 stycznia. Kraków. Pożar mieszkania w Nowej Hucie. Na miejsce zadysponowano kilka jednostek straży pożarnej oraz policję, jak informuje Gazeta Krakowska. Pożar wybuchł w jednym z mieszkań na czwartym piętrze kamienicy. Kobieta, która znajdowała się w lokalu, musiała uciekać przed płomieniami. By uniknąć ognia i trujące dymu, mieszkanka wydostała się z mieszkania oknem. Kraków. Pożar w Nowej Hucie Kobieta uciekała oknem, jak dowiedziała się interia.pl. Łącznie strażacy ewakuowali 10 osób. Jedna osoba trafiła do karetki. Przyczyny pożaru będzie ustalała policja. Trwa dogaszanie pogozeliska. Doszło do pożaru dwóch mieszkań przylegających do siebie na czwartym piętrze. Strażacy ewakuowali 10 osób, w tym siedem drabiną mechaniczną. Przed naszym przybyciem kilkanaście osób opuściło budynek klatką schodową. Jedna osoba została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego z objawami podtrucia gazami pożarowymi, przekazał interii.pl młodszy brygadier Sebastian Woźniak z KWPSP w Krakowie. Ugaszono pożar mieszkania w Nowej Hucie w Krakowie. Na miejscu brało udział 9 zastępów straży pożarnej, dwie drabiny mechaniczne i specjalny samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Pożar jest ugaszony. Trwa przeszukanie pogorzeliska oraz oddymianie budynku, dodaje rzecznik prasowy krakowskiej Straży Pożarnej.